Trener Nowak powiedział na konferencji, że Miedź miała dzisiaj dwa oblicza, bo w pierwszej połowie troszkę przespaliście, dopiero w drugiej ruszyliście. Z czego to wynikało? Nie wiem, na pewno pierwszą połowę można powiedzieć przestaliśmy, nie byliśmy tą Miedzią, jaką no, jesteśmy. No i szkoda na pewno, no, wyszliśmy na drugą połowę z nastawieniem no, wygrania tutaj, dostaliśmy szybko gonga, gdzieś tam staraliśmy się odrobić, no, troszeczkę przycisnęliśmy, ale nie udało się nic więcej tutaj uczknąć. No właśnie mówisz, że przycisnęliście, złapaliście nawet kontakt po bramce Forsella, a nie uważasz, że jakbyście ciut wcześniej przycisnęli, może byście wracali do domu z punktami? No nie ma co gdybać, przegraliśmy mecz 2-1, mówię, no troszeczkę za późno chyba wszystko się zaczęło dziać z naszej strony, no i niestety wracamy do Legnicy bez punktów. Piast miał znacznie więcej czasu na przygotowanie się do tego meczu, bo minęło 9 dni od ich ostatniego meczu z Górnikiem. Wy w niedzielę graliście ciężki mecz z Lechem, w tygodniu z Puszczą w Pucharze Polski. Jak właśnie tutaj pod kątem fizycznym? Nie chcielibyśmy szukać jakichś wytłumaczeń. Przegraliśmy mecz, no, chcieliśmy pociągnąć w tydzień, wygrać 3 mecze, nie udało się. No i mówię, teraz 2 tygodnie przerwy, przyjeżdża na Sosnowiec, będziemy chcieli za wszelką cenę zrehabilitować się za tą porażkę.